Prezydent Andrzej Duda gościł dziś w miejscowości Gustko-Radomia, gdzie mówił o potrzebie rozwinięcia nowoczesnej gospodarki. Wcześniej prezydent spotkał się z mieszkańcami Wilczkowic Górnych w województwie mazowieckim. Tam w okolicy Kozienic w ciągu pięciu lat ma zostać wybudowany niezbędny dla regionu i całej Polski most. Budowa mostu w okolicy Kozienic jest bardzo istotna, ponieważ na odcinku ponad 70 kilometrów nie ma innego mostu, tylko przeprawa promowa. Budowa ta ma poprawić sytuację gospodarczą okolicy. W prosty sposób ten most przelicza się na pieniądze, na pieniądze, które płyną, płynęły tutaj do kieszeni mieszkańców regionu, samorządów, z przyszłych inwestycji, które tutaj będą, z rozwoju gospodarczego, który tutaj będzie, z tego, że będzie łatwiej o miejsca pracy po obu stronach Wisły, z tego, że będzie większa mobilność dla mieszkańców. W sumie na budowę 20 mostów w ramach programu Mosty dla regionów rząd przeznaczy z budżetu państwa około 2,5%. Pół miliarda złotych, to jednak nie jedyne inwestycje, które mają służyć Polakom, przypomniał w miejscowości gustko radomia prezydent Andrzej Duda wskazywał, jak ważna jest budowa kanału poprzez Mierzeję Wiślaną, czy budowa centralnego portu komunikacyjnego. On jest nam potrzebny do tego, abyśmy dokonali kolejnego skoku rozwojowego, zanim czy razem z nim pójdzie rozwój infrastruktury właśnie komunikacyjnej? 1800 kilometrów torów kolejowych. Proszę państwa, takiej inwestycji w Polsce nie było, odkąd najstarsi górale pamiętają. Prezydent przypomniał, że za jego kadencji została podniesiona o prawie 1000 zł płaca minimalna. Przez ostatnie 4 lata wzrosła także średnia płaca w Polsce o ponad 20%. To jest wszystko mało. To jest wszystko mało, bo ja chcę żeby w naszym kraju były takie płace jak w Europie Zachodniej. Dlaczego Polak ma mniej zarabiać niż zarabia Niemiec, Belg, Francuz czy Brytyjczyk? Odnosząc się do programu 500+, Andrzej Duda podkreślił, że jego realizacja wpłynęła na szybkie tempo rozwoju polskiej gospodarki. Te pieniądze stały się bardzo ważnym kołem zamachowym polskiej gospodarki i spowodowały, między innymi, właśnie one, czy może nawet przede wszystkim one, że w ciągu tych ostatnich pięciu lat ta gospodarka tak znakomicie funkcjonowała. Mieliśmy takie fenomenalne wzrosty gospodarcze, które stawiały nas na pierwszych miejscach w świecie i w absolutnej czołówce europejskiej. Prezydent zapewnił, że będzie bronił wszystkiego, co już udało się osiągnąć. Tu Andrzej Duda wymienił program 500 plus czy utrzymanie obniżonego wieku emerytalnego.